8 kwietnia przypada wspomnienie świętego Dionizego, biskupa i męczennika. Dionizy był w II wieku biskupem w Koryncie. Informacje o nim czerpiemy z pism świętego Hieronima i Eusebiusza z Cezarei. Ten ostatni wychwala wielką gorliwość pasterską świętego Dionizego. Według niego Dionizy miał zostawić 8 cennych listów do różnych biskupów. W liście do Rzymian wysławia papieża, świętego Sotera. Pisał on między innymi: Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców, wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi ze wszystkich stron dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem tych, którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci. W pozostałych listach zwraca się między innymi do Ateńczyków, Lacedemończyków, Nikomedyńczyków, Rzymian i mieszkańców Krety. Są one źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa. Na wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocentego IV przywieźli ciało świętego Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztorowi pod wezwaniem świętego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Dionizego biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Sprawa, byśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.